Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w grze Goblin Stone. Moi drodzy, kolejna gra przed nami do testu. Zapraszam serdecznie, bez zbędnego gadania. Nowa historia i zaczynamy. Bardzo ładna jest tu grafika, spodobała mi się w samym początku. Historia rozpoczyna się tutaj. Goblin Stone. Zobaczmy, co to jest. Dungeons. A most familiar setting for the earliest adventure. Dark and musty halls, teeming with foul creatures, forgotten treasures, and copious amounts of experience points. Entombed in this particular cavernous hallway is an artifact of profound significance. A gemstone like no other. In pursuit of this artifact, three stoic adventurers delve into the darkness, eager to plumb its depths, unwitting to what lies in wait. You will learn the basics of combat in this dungeon. Jest, nie, taki lektor to jest naprawdę, chciałbym mieć kiedyś taki głos. Taką dykcję, ale nieważne, rozpocznijmy. To move, press and hold left mouse button. Albo A, idę, okej. Okay. Idę, o, ale zajebiste. Albo myszką, nie, w sadę będziemy sobie chodzić. Jesteśmy niziołkiem, jest z nami krasnolud. Lubię krasnoludów i jakiś wysoki, szpicowaty czarodziej. Limp. Tu kliknąć? Tak jest. Idziemy sobie w prawo. Klimacik fajny, naprawdę. Jak w takich typowych grach RPG. O! The common goblin. Widely regarded as a hideous and feeble minion. O, walka. Okej, czyli jest to mrówka. No on tak słodko wygląda, dlaczego mam się z nim bić? Kill the goblin. Combat is turn-based. Everyone falls in line to attack. Kill all foes to win the battle. Okej, okay, lubię takie turóweczki. Ja lubię, tu mamy kolejkę, dobra, jednej drużynej, drugiej. When a character reaches the middle, the turn starts. Okej. Okay. Zbliżają się do tego kamienia. Okej, okay, dobra, rozumiem. A, i takie karty jak w Hearthstone trochę. Jako skille, bardzo ładne. Szczerze mówiąc, bardzo ładny. Lucky Strike. Próbujemy? Dawaj. No i celujemy w goblina. Let's go. Ej, biedny. I ten leci na koniec kolejki. Okej, okay, podoba mi się. I ten jest teraz pierwszy. Ale chyba, no nie wiadomo, czy teraz ten trwal jest. Krasnolud dojdzie pierwszy, czy... A, tu jest first, second, third i fourth. Dawaj. Krasnolud teraz. Uderzamy. Uderz albo zawyj i tego odrzuci. Dobra, walimy od razu na łeb. Pyk. Fajne są animacje, fajna grafika, klimat. Jak na razie 10 na 10. Okay. Most foes drop valuable items when killed. No dobra, wiadomo. O, co to? O, jest jakie ładne grafiki. Mega spoils, co to? Will be a bit more substantial. Substantial. Nie wiem co to, ale coś dostaliśmy. Mamy tu ekwipunek pod I? Nie, to jest na razie tutorial, więc nic tutaj za bardzo zrobić nie możemy. Okej. Okay. Blimp. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa. O! Coś tu spadło. More goblins. It appears that ill fortune has beset these hapless few. Their companion lies crushed beneath the rubble. Świetny głos. Ambush, pułapka, tak? They attack the goblins in distress. Dobra, mamy trzy gobliny, teraz już będzie działo się więcej. Następny jest, no to wiemy, jasne. Zaczynamy od niego, od niziołka. Stone throw. Rzut kamieniem. Czekajcie, tutaj trzy. Pokazuje co? A, jeżeli użyjemy kamienia, to
dalej nas w kolejkę wrzuci. Jeżeli użyjemy noża, tylko dwa punkciki i dwie. Jakby na dwójeczkę nas wrzuci. Dobra, rozumiem. Rzućmy kamieniem, czemu nie? I możemy wybrać sobie, tak? Czekajcie, a to zabiera ile? Czyli 100% obrażeń, a to 50 i stunuje. Okej, no to w sumie kosztuje 2, to kosztuje 3. No to rzućmy tym kamieniem w tego goblina na przykład. Hopa! Bom! Zestunowany, pięknie. One of your characters tired. This happened after using an ability with high cost access. Can tired and more damage when attack. Okej. Czyli jedna z naszych postaci jest zmęczona. Tak się dzieje, jeżeli użyjemy umiejętności, które zabierają dużo tych punkcików i wtedy łatwiej jest nam zabrać obrażenia, znaczy więcej nam zabierają obrażeń. Ciekawe. Dobra, teraz mamy krasnoluda, krasnoludzie. A ten w ogóle tu wskoczył daleko, zobaczcie. Krzyk, co daje krzyk? Odrzuca. Nie, niech uderzy normalnie. Bom! 8. Zostało mu 2 HP i teraz jest czas na czarodzieja wielko spiczastoczapkowego. Czy to uderzy we trzech naraz? 70% obrażeń magicznych i stunuje. Albo pałką możemy walnąć za 100% obrażeń od broni zwykłej po prostu. To zabierze 2, to zabierze 3. A to jeszcze nie wiem co to jest. Ile obrażeń zadamy? Tak, tym 9, a tym 6. To zaatakuje jednego tylko. Ten jest zestunowany, albo już nie jest. Lightning Bolt zabierze 6. To 9. To wolałbym zabrać 9 i walnąć... A, tego się już nie da dobrze. No to walniemy tym za 6 punkcików. A w tego może. Wszystkich trochę osłabmy. Ten został zestunowany teraz. Dobra, jeden goblin nas walnął. Teraz jest kolejny goblin, który był zestunowany wcześniej. A, za dużo to nam nie zabrał, a temu już stun zszedł. Okej. No i teraz lecimy dalej. Najpierw jest krasnolud z powrotem, bo on miał najmniej mu zabrało jakby. Walimy. Ile? 8 obrażeń. No tylko tego możemy niestety. No dobra, zabijmy go. Mieć jednego mniej. Okej, kogo my tu mamy teraz? Niziołka. Może rzucić albo zadać 6 punktów obrażeń. Cholera. No dobra, walnij go. Pyk. Okej, teraz czarodziej, tak? Czarodziej, przydałoby się, żeby ich już dobił, ale... W sumie bez różnicy, niech zabije tego. Pyk. Okej, i teraz tamten nas atakuje. Pyk. My mamy jakąś tarczę tu jeszcze w ogóle. No i dobijamy goblina trzeciego. Pyk. Bardzo ładna gra. Na razie mówię, 10 na 10. Super jest. No i mamy loot. Co to jest? O, znowu śmieci. Trzy śmieci. Junk can safely be sold for gold. Za 15 golda musimy sprzedać, czyli już mamy 20 golda. One must slay great quantities of goblin for a decent recompense. Okej. Grę możecie oczywiście dostać na Steamie. Nie wiem, czy ona już wyszła, szczerze mówiąc, nie sprawdziłem. Chyba dzisiaj była premiera 12. Ja dostałem ją bezpłatnie do przetestowania. Właśnie ją wam prezentuję, dlatego. Dobra, co my tu mamy dalej? Chodzimy w dół, pod ziemi, coraz niżej i niżej. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno też. Może się tak zdarzyć. Okej. Gobliny, o Jezu, ile ich jest. Przeszukują jakąś skrzynię. Dobra, lecimy na nich. Walka, 3, 4, 5 goblinów. Ale te chyba nie chcą walczyć. Tak, tylko te 3 się biją. Dobra, zróbmy to teraz troszkę inaczej jakoś. Kupmy się na zabieraniu obrażeń, nie na stunowaniu. Cześć. Krasnolud. Wszystkich odrzuci. Muszę sprawdzić, co to robi. Dobra, krzyknęło ich. A, tutaj trochę ich osłabiło. Okej. Okay. Żeby nie mogli się atakować za wcześnie. 9 obrażeń. Albo tutaj 6. No to w tego wanim piorunem.
Pirunie ty. Dobra, teraz goblin. Tyk. Ale mnie smaknął. Smack that. Szósteczkę? No, możemy. Dość obrażeń zadać nożykiem. Teraz goblin. Tyk. No my mamy jakąś tarczę tutaj, więc to chyba nas mocno chroni. Tak. Teraz warfik znowu. Dobijmy tego. Bom! Zostało jeszcze dwa. Różdżką mu dopnijmy teraz. Tyk. I ostatni. Goblin jeszcze musi czekać. Teraz atakujemy my. Tyk. Pięknie. No i dobra, co z tymi dwoma goblinami? Soon realize they have no chance at survival. In desperation, they hurl their loot at the assailants. Okej, okay. Wiedziały, że nie mają szans i rzuciły w nas lutem i uciekły. Uciekły? Uciekły, dobrze. Without tally, the goblins withdraw into the sanctuary of darkness. Okej, okay, zniknęły w ciemności. O! How strange. These creatures were fully expected to die. Perhaps their journey will be worth following. Czy teraz będziemy grali goblinami? Gramy goblinami. Fajnie. Two little goblins. One despondent. One morose. And both with the shivers. Ale nie znam dużo słówek po angielsku. Jakbym nauczył się słówek, to aż bym ogarniał angielski. To jest to. Pająk, czy my będziemy z nim walczyć? Tak jest. A spider. The occasional snack for a hungry goblin. At this size, however, the roles are reversed. Możemy... to jest stopa chyba. A tu pokazuje pięść, no nieważne. Możemy walnąć z bliska, możemy rzucić kamieniem, tak jak niziołek, i możemy odrzucić. Sprawdźmy to odrzucenie, zobaczymy, jak daleko go tutaj przesuniemy, bo... tutaj pokazane jest na trójkę. Na razie skupmy się na biciu, co? Pięć. Pyk. Drugi goblin. Znowu możemy go... teraz go odrzućmy. Pyk, okej. I on jest zmęczony, czyli więcej mu... już więcej mu nie zabierzemy. Teraz my i znowu można go odkopać, patrzcie. To zabierze nam sporo. Dobra, nie, zbijmy. Pyk. I jeszcze jeden atak. No i nawet nas nie trasną. Pięknie. Pająk pokonany. Dobra, otwieramy. Co to będzie? Złoto. O, ale mamy ten sam plecak, co? Na tamtych postaciach. Naprawdę, grafika jest rewelacyjna. Uwielbiam taką rysunkową. Grzyby, da się to podnieść? Nie, da się tu wspiąć, patrzcie. A tu gdzie byśmy doszli? Nigdzie. Okej, to wspinamy się po pajęczynie na górę. Pum, 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 pum. Jest ten. A light. A light. A path out of this abyss. Okej. Czekamy na górę. Do światła. Co my tu mamy? Coś tu rośnie, patrzcie. A familiar feeling beckons to them. Dobra, zasuwamy. Przechodzimy przez mostek z grzybów. Co tutaj się tak świeci? No, idziemy. Ho, ho, ho! Dwa pająki! Łapka! Surprise! I przez to jesteśmy... When surprised in battle, they start further back on the tambar. Czyli jak jesteśmy przestraszeni, czyli z zasadzki, ktoś nas zaatakuje, to startujemy dalej. Pająk? Niedobrze. Dobra, teraz jesteśmy my. Możemy zestunować go i zabrać trzy obrażenia. Który teraz będzie A i B. A tu, który jest? Nie jest pokazany. Dobra, zastanujmy tego. Pyk. Okej, pięknie. Teraz ten. Też można zestunować, ale można też uderzyć.
dobra, uderzmy tego. 3, 4, 5 nawet zabraliśmy, dobra. Pięknie, bo on był zastunowany, więc chyba więcej mu po prostu zadaliśmy. Auć, teraz można popchnąć któregoś. To popchnijmy tego, bim, bum, bam, bam. Tego dobijmy. Teraz nasza kolej, tak jest. Dobra, jeden leży. Został jeszcze jeden. Teraz znowu my chyba będziemy? Tak, first. Znowu mogę go odepchnąć albo zestunować. O. I teraz on nie może nic zrobić, bo już by była jego kolej. Teraz znowu jest goblin. Czy ja go zabiję? Nie, jeszcze go nie zabiję. To jeszcze raz go odepchnijmy. O. Bo jest strasznie... O, i tak on będzie teraz. Oje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 j
A my teraz będziemy po kolei. Pek, drugi pająk zabity. Przeżyli zasadzkę. Co mamy? 30 zł, dużo. Co to jest to? Goblin Stone, moi drodzy. Mamy to. I co to się wydarzy teraz? As curiosity surpasses reason, they unearth the strange object. It indeed appears to be the artifact the adventurers so fervently coveted. As the stone awakens from its slumber, it radiates a light both beautiful and blinding. Strange spirits emanate from the stone. They swirl and undulate in jubilation. As the awe-struck goblins peer into the brightness, the spirits speak out. They bid the goblins to seek a sacred place deep within the woods, and there rest the stone. Faced with such a spectacle, the goblins muster what they can to break their stupor. They pocket the stone and head for the surface. Okay, czyli dotknęli tego, co się rozbłysnęło, tego kamienia, i wyleciały z nich dusze, z tego co zrozumiałem. Schowały do kieszeni ten kamień i wyruszyły na powierzchnię. Tyle zrozumiałem. Pewnie tam jeszcze było dużo innych rzeczy. Co to są za świecidełka? Dobra. I chyba mamy 83% progresu. O, jak ładnie. Jest jaki klimacik. Uwielbiam. Pięknie. Chyba będzie seria z tej gry, powiem wam. They are greeted by spring winds. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy wam się podoba, wtedy zdecydujemy. I łapeczkami w górę, oczywiście. New quest, rest the stone. The mysterious stone has told of a ruin within. The Swiss, the goblins have been charged to seek it out and place the stone inside. No, możemy... A place of respite for the weary. Możemy się tutaj uleczyć. A, czyli nie leczymy się po każdej walce do 100%. Tylko trzeba się na przykład wyleczyć przy takim ognisku. Wylecz 20 utraconego życia. Albo each party member's combat speed increased by 5. Czyli combat speed możemy zwiększyć o 5% albo się uleczyć. Dobra, uleczmy się. They repose for a moment by the warm flame. Okej. Fajne. No i dobra, troszkę im uleczyliśmy HP, ale nie za dużo, szczerze mówiąc. Tu mamy jakąś księgę. Questy, leave the woods, czyli mamy opuścić las. Leaf spider. Nagrody. Worek złota. 10 kamieni. 10 ora jakiegoś, rudy jakiejś. 10 drewna i 10 kości. Ciekawe. Cave Spider, Scouted Enemies. Czyli tu możemy różne takie pięciu rodzajów potworów znaleźć w tym lesie. Na razie spotkaliśmy tylko jaskiniowego potwora. Dostępne resource, jakie tu są? Miedź, znaczy jakaś ruda i kamień. Okej. Okay. Ciekawe, po co mamy to zbierać? Czy do tworzenia czegoś? Czy to jest opcja craftingu? Czy do budowania? Czy do wymiany? Zobaczymy. Leave the woods. Dobra, musimy opuścić las. Tu jest mapa. Okej, 100% progresu. Inwentory. Mysterious artifact i nasze złoto.
Exit. Co my tu będziemy? Dobra. Old Brook Fields. Idziemy dalej. Select. No i zaczynamy. Here you can view each goblin's stats, abilities and manage their equipment. You can also reorder the combat position to suit your strategy. Ok, czyli tutaj w tym momencie możemy przesuwać nasze postacie, na przykład goblin tutaj, przesuwamy z tym, zamieniamy ich. Mink Bearder i Kolpelter. I teraz jest odwrotnie, na przykład tak stoją. Oni są identyczni, więc to bez różnicy akurat co im tutaj ustawimy. To jest lider. Teraz ten jest liderem. Dobra, no nic tu więcej chyba nie możemy zrobić. Jakieś umiejętności, coś z umiejętnościami to można robić jeszcze, ale nie do końca wiem co. A, zmieniać umiejętności, ale żadnych innych nie mamy chyba na razie. Every goblin comes with a new genetic code generating genetic traits that modifies stats and abilities. Each goblin can have up to 4... O kurde, kliknąłem coś. Cztery jakieś... Każdy goblin rodzi się z innym DNA jakby i może mieć inne tutaj dodatki jakieś takie genetyczne, ale nie wiem jeszcze co to może być dokładnie. No to zobaczymy w trakcie gry pewnie. Dobra, Old Brookfields. Ale tutaj moi drodzy, koniec odcinka. Dajcie znać czy wam się podobało, chyba myślę, że w takim momencie warto skończyć odcinek i dajcie znać czy jesteście zainteresowani całą serią z tej gry, czy też nie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.